Magazyn Turbo Historia. Magazyn Turbohistoria. Witam serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan doktor habilitowany Daniel Koreś. Dzień dobry. Dzień dobry. Oddział IPN we Wrocławiu i Wojskowe Biuro Historyczne, a będziemy rozmawiać o operacji Market Garden. Całkiem niedawno obchodziliśmy 80. rocznicę tej największej powietrzno-desantowej operacji w czasie II wojny światowej. Zresztą obchodzonej niezwykle hucznie w Holandii, na tych, w tych miejscach, gdzie, gdzie ta operacja się rozgrywała. Można było zobaczyć dziesiątki pojazdów, setki, jeżeli nie tysiące, instanizatorów, różnego rodzaju pokazy wojskowe, wielki desant w rocznicę tego historycznego desantu, przeprowadzony już oczywiście całkiem współczesnymi siłami wojskowymi, choć podobno weterani. I tamtych wydarzeń, nie liczni, co prawda, ale też ten skok i w tym roku powtórzyli. Ale przy okazji tych obchodów, oczywiście, powróciły też pytania i powróciły też różnego rodzaju wątpliwości dotyczące samego planu, samej bitwy, no i również roli poszczególnych bohaterów. Panie doktorze, to zaczynając od początku, czym miał być Market Garden? Czym było Market Garden? Market Garden było zaplanowaną przez Brytyjczyków. Dokładnie przez dowódcę 21 Grupy Armii, feldmarszałka Bernarda Montgomery'ego, operacją łączącą w sobie dwa elementy. Element powietrzno-desantowy, i tu nie tylko spadochronowy, ale też e, zapominamy często o tym szybowcowy, e, oraz element e, operacji lądowej. E, I tutaj główną rolę miał odegrać wchodzący w skład e, drugiej Armii generała Dem 30. Korpus armijny generała Briana Horoxa składający się z Dywizji Pancernej Gwardii generała Adera oraz dwóch Dywizji Piechoty 43 Welsh i 50 Northumberland. To były składniki tych y, operacji Market Garden, czyli Market to jest ta część powierzchni a Garden to jest ta część y, lądowa. Jeżeli chodzi o sam plan, to pierwsza kwestia, plan nietypowy jak na jego autora, czyli marszałka Montgomery'ego, który raczej zawsze słynął z ostrożności, a tu niezwykle, niezwykle śmiały zamysł. Śmiały, zgadza się, ale to jakby stawka była istotna, tak? Starano się skrócić wojnę na zachodzie. Pamiętajmy, że od w Normandii 6 czerwca, Minęło, można powiedzieć, relatywnie niewiele czasu, tak trzy miesiące mamy. Ale bitwa w Normandii według aliantów ciągnęła się bardzo długo, była bardzo krwawa, także dla aliantów, ale i dla Niemców. Niemcy się skutecznie bronili jednak przez te dwa i pół miesiąca, praktycznie. I przed zimą. Chciano zakończyć II wojnę światową. Stąd ta decyzja na, 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 na taki, że tak powiem, ryzykowny, ryzykowną operację. To jest jakby jedna rzecz. No skąd ryzyko? No ryzyko też wynikało stąd, że po z kolei, po bitwie w Normandii, uważano, że Niemcy są w rozsypce. No, co o tym decydowało? No przede wszystkim finał bitwy normandzkiej. Tak? Kocioł Fales, ogromne straty materiałowe i ludzkie, jakie zadano. Niemcom rozbite, elitarne dywizje pancerne Waffen-SS i Wehrmachtu. Uważano, że Niemcy długo się nie podniosą po tej katastrofie normandzkiej. Stąd, że tak powiem, wzrosła chęć podejmowania ryzykownych operacji. No i trzeci element, wydaje się też równie istotny, to rywalizacja pomiędzy Montgomerym a generałem Pattonem. Czy też raczej szerzej Amerykanami, tak? to Montgomery chciał, żeby Brytyjczycy wykonali kluczową operację na froncie zachodnim, która da im możliwość wkroczenia do serca Niemiec od północy, okrążając zagłębie rury, które także uważano za, za, za trudny element, za tak naprawdę element twierdzy. A więc postanowiono obejść go od północy. Ale to wypadało tak po prostu z tego, że tak Brytyjczycy na tym odcinku operowali Amerykanie na południe. No i amerykańscy generałowie podobno no, podchodzili do tego planu trochę jak do takiej fanaberii Montgomerego. No ale pytanie, czy po prostu racjonalnie oceniali szansę tego planu, czy po prostu, tak jak pan powiedział, nie lubili Montgomerego i to, i to stąd te krytyczne uwagi, czy też stąd to podejście? Nie, nie. Wydaje mi się, że uwagi, uwagi były racjonalne. Pamiętajmy, że w tym momencie, w którym operacja Market Garden została zaplanowana, czy też, też zależałoby chyba zacząć od tego, że w ogóle było planowanych kilka operacji powietrzno desantowych już od sierpnia 1944 roku, ale jakby Niemcy wycofując się w kierunku Rzeszy, jakby niwelowali kolejne te, te plany. No bo sytuacja była dynamiczna i, i nie zdecydowano się na ich realizację. I dopiero Ustabilizowanie frontu na granicy belgijsko-holenderskiej zadecydowało, że postanowiono wdrożyć ten jeden z kolejnych planów. I pamiętajmy też na, o tej o dacie, 10, 10 września, tak? a operacja miała się zacząć 7 dni później. To jest w ogóle szokujące, że tak skomplikowaną, trudną operację zaczęto realizować na tydzień przed jej rozpoczęciem. Tak? Czyli jej, jej plany były no, bardzo, że tak powiem, świeże. A dlaczego Amerykanie oceniali, moim zdaniem, bardzo obiektywnie to? No choćby nawet właśnie z tego powodu, że te 7 dni to jest bardzo krótki czas na przeprowadzenie bardzo skomplikowanej operacji powietrzno- desantowo-lądowej i to od strony nie tylko operacyjnej, ale także logistycznej. I właśnie ta logistyka była też tym języczkiem uwagi, bo od czasu lądowania w Normandii problemem armii alianckiej w Europie Zachodniej była właśnie logistyka, czyli brak portów. Zaopatrzenie było, ale ono było na Wyspach Brytyjskich, trzeba było je przerzucić na kontynent, a do września 1944 roku alianci nie dysponowali dużym portem, który mógłby. Masowo przeładowywać to zaopatrzenie, które płynęło z Wielkiej Brytanii. Były sztuczne porty, które wybudowano po lądowaniu w Normandii, ale one miały niestety zbyt małą możliwość przerzutu, rozładowania tego materiału wojennego. I zaopatrzenie było reglamentowane dość brutalnie przez Eisenhowera. Który na dodatek Eisenhowera, czyli dowódcy takich Zjednoczonych Sił Zbrojnych Alianckich na, na froncie zachodnim, Eisenhowera, który na dodatek miał wizję, żeby do Niemiec wejść, że tak powiem, jednolitym frontem czyli nie pozwalać, wychylać się jednej ani drugiej. Armii, czy to brytyjskiej, czy amerykańskiej, tylko rozdzielał to zaopatrzenie równo i chciał, żeby front się przesuwał w miarę jednolicie w kierunku, w kierunku Niemiec. No, w jego założeniu miało to pozwolić uniknąć zagrożenia ze skrzydeł. Obawiano się jednak cały czas, że Niemcy będą próbowali kontrnatarć, kontruderzeń zaskakujących i takie wysunięte związki operacyjne alianckie mogłyby być narażone na na zniszczenie. To skąd zgoda na Market Garden? Montgomery poleciał do Eisenhowera i go w jakiś sposób przekonał, tak, do, do tego w osobistej, w osobistej rozmowie. Eisenhower dał zgodę, ale też taką warunkową. To nie było na przykład, tak jak prosił Montgomery o przesunięcie większości zaopatrzenia na 21 grupę armii i na przede wszystkim 30 Korpus i, i jednostki powietrzno ale, że tak powiem, procentowo zostało to zwiększone i Eisenhower dał tylko pewien okres czasu na to zwiększenie tych, tego zaopatrzenia na północnym odcinku frontu. Więc Eisenhower z jednej strony ustąpił brytyjskiemu oficerowi, ale to też szerzej ustąpił tak naprawdę Brytyjczykom, żeby nie tworzyć atmosfery moim zdaniem konfliktu też wewnętrznego, a z drugiej strony ustąpił w minimalny sposób, tak. Więc z jednej strony stworzył też presję czasu dla Montgomery'ego, który wiedział, że ma stosunkowo krótki okres, stosunkowo krótkie okienko czasowe, żeby ten zwiększoną, zwiększony strumień zaopatrzenia wykorzystać do operacji Market Garden. Mhm. To jeżeli Pan teraz pozwoli, ja myślę, że to nie będzie dla Pana zaskoczeniem, jeżeli powiem, że mam takie wrażenie, że nasz obraz Market Garden, w ogóle obraz bitwy pod Arnem, w dużej mierze chyba oparty jest albo zbudowany jest z tym, po pierwsze na filmie O jeden most za daleko, który to z kolei powstał na, na bazie książki Corneliusa Ryana mhm. pod tym samym tytułem. No i myślę, że też ta wielka księga Biwora zapewne też zrobiła swoje. W obu tych książkach możemy teraz znaleźć. Wiele takich właśnie argumentów pokazujących, że tego czasu ewidentnie i tego sprzętu ewidentnie było za mało, bo i w książce, i w filmie widzimy na przykład kłopoty z radiostacjami, widzimy mhm. kłopoty ze sprzętem, czyli z samolotami, ale również z szybowcami. Mhm. Widzimy kłopoty z rozpoznaniem terenu i na przykład z tym, że Brytyjczycy mają być zrzucani bardzo, bardzo daleko od mostu, co jest zresztą mhm. dosyć szokujące dla samych dowódców tej pierwszej brytyjskiej dywizji powietrzno desantowej. Do tego mamy jeszcze jeden wątek, to znaczy. Mamy ten pomysł, żeby ten 30 korpus szedł do, do spadochroniarzy amerykańskich, później brytyjskich, jedną wąską nitką, czyli taką jedną drogą, która przez większość terenu wiedzie po, po grobli. I nie pamiętam, w której to książce jest taki rozdział poświęcony strategicznej grze w holenderskim sztabie generalnym jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, gdzie gwarancją niezdania tego testu była właśnie propozycja prowadzenia działań wojennych po tej grobli. I tu się pojawia pytanie, chyba dosyć ważne, dlaczego Brytyjczycy w ogóle nie skorzystali z doświadczeń holenderskich, przecież w Anglii było mnóstwo holenderskich oficerów, którzy Ewakuowali się po klęsce 1940 roku, i dlaczego również no, nie za bardzo wykorzystano kontakty z holenderskim ruchem oporu, a to jest z kolei pewien kamyczek dotyczący kompletnego nierozpoznania tego, jakie niemieckie siły są na tym, na tym terenie. No to, co Pan powiedział na końcu, jest moim zdaniem bardzo istotne, czyli bagatelizowano zagrożenia i wszelkie sygnały płynące także z wywiadu na ten temat, że Niemcy jednak okrzepli już po tej katastrofie. Z drugiej strony jednak w tych danych wywiadowczych pojawiało się to, że niemieckie dywizje, straciły czy korpusy, czy armie straciły tą wewnętrzną spójność, że stanowią mniejsze lub większe grupy bojowe, często zorganizowane ad hoc. A więc są no, według Brytyjczyków jednostkami improwizowanymi, a nie jednostkami, które mają tą wewnętrzną spójnie i którą trochę charakteryzowała zawsze oddziały Wehrmachtu czy Waffen-SS. A więc ich poziom możliwości bojowych jest o wiele mniejszy niż jednostki zwarte. To było bagatelizowanie tak naprawdę Wehrmachtu i Waffen-SS. W piątym roku wojny i w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo gdyby wywiad brytyjski pracował jednak solidnie i gdyby nie bagatelizowano tych spraw, to wiedziano by, że niemiecki, niemiecka sztuka improwizacji, bardzo elastycznej formy organizacji wojska była na, tak naprawdę od początku wojny normą. I Niemcy się w tym bardzo dobrze odnajdywali, i operacja Market Garden i reakcja niemiecka na operację Market Garden udowodniła to wręcz perfekcyjnie, że piąty rok wojny to jeszcze nie jest złamana armia niemiecka i ta armia niemiecka potrafi działać nawet z improwizowanymi y, oddziałami, alarmowymi oddziałami, bardzo, bardzo dobrze. Ale wracając jeszcze do, do tego, dlaczego. Moim zdaniem przede wszystkim. Zadecydowało o tym wszystkim czas. O tych wszystkich mankamentach zadecydował zbyt mały, zbyt mały, zbyt krótki czas na, 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 na przygotowania. Gdyby tego czasu było więcej, wydaje się, że znaczną część, przeważającą część tych mankamentów udałoby się zniwelować. Oczywiście nie zniwelowano by za to jednego, o czym się mówi i co się podkreśla czy w literaturze czyli na przykład zbyt małej liczby samolotów transportowych. Na to nie było szans, nawet gdyby planowano operację i pół roku wcześniej liczba samolotów dostępnych do przewozu spadochroniarzy, czy też. Szybowców do przewozu rzutu szybowcowego nie uległaby raczej zwiększeniu, bo to wynikało po prostu z tego, że i z możliwości produkcyjnych przemysłu, a przede wszystkim amerykańskiego i brytyjskiego, w mniejszym stopniu brytyjskiego, który i tak pracował na, 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 pełnych, na pełnych obrotach. Ale wiele, wiele innych mankamentów można byłoby wyeliminować, i być może gdyby był czas, to przeprowadzono by rozgrywkę na mapie, czyli taką grę wojenną, w której która była najlepszym sprawdzianem, oczywiście jeśli się realistycznie opracowało założenia do tego typu rozgrywki, do tego, żeby sprawdzić, jakie mogą być efekty tej operacji. I być może to byłoby kluczowe do tego, żeby tę operację podjąć, albo z niej zrezygnować. I raczej wydaje się, że Gdyby oczywiście zaznaczam, realistycznie przyjęto założenia, przede wszystkim stronę niemiecką realistycznie oceniono, to byłby element podstawowy do tego, żeby zrezygnować z operacji Market Garden. Ale nawet nie mając pełnej wiedzy, albo inaczej, być może bagatelizując na przykład niektóre doniesienia, czy też te zdjęcia lotnicze pokazujące niemieckie czołgi, których przecież w okolicach Arnhem miało w ogóle nie być, no to i tak jest kilka, kilka kwestii, czy też kilka innych punktów, które Powinny jednak zapalić czerwoną lampkę, no bo przecież elementem najistotniejszym przy tego typu ataku jest zaskoczenie. Brytyjczycy zostają zrzuceni wiele, wiele kilometrów od Arnhem i tę drogę muszą pokonać w większości na piechotę. Element zaskoczenia kompletnie odpada. Pamiętajmy o tym, że Brytyjczycy, czyli ostatni most tak naprawdę, którego się nie udało zdobyć, czyli most w Arnhem, Most imienia Johna Frosta, dowódcy pierwszego batalionu spadochronowego od 1978 roku, bodajże tak się nazywa. Brytyjczycy mieli najgorsze zadanie, ale też lądowisko dla nich wybrane. Pamiętajmy, że miało tam wylądować ponad 10 tysięcy ludzi. Było w najbliższym możliwym miejscu tarnem. To po prostu nie jest wymysł też jakiś. Jakieś dziwactwo, że zdecydowano się na to rankum, które znajduje się prawie 10 kilometrów od tego, od tego mostu, na zachód od tego mostu. To po prostu było jedno, jedyne dostępne miejsce, które z punktu widzenia lądowania takiej masy ludzi się po prostu do tego, do tego nadawało. To też był element, który przy planowaniu powinien być brany pod rozwagę. I wracam do tego. Gdyby nie zbagatelizowano sił niemieckich znajdujących się w Arnhem. Od razu odniosę się do tego, co pan redaktor powiedział, czyli słynnych czołgów. Z tymi czołgami to był najmniejszy problem. Czołgów było bardzo mało. To były pojedyncze sztuki, więcej było transporterów opancerzonych, przy czym sprawnych zaledwie kilka. Tak naprawdę w Arnem stacjonowała grupa bojowa 9 Dywizji Pancernej SS Hohenstaufen, którą dowodził Walter Herzer. I tylko grupa bojowa, to jest to, co zostało z potężnej dywizji Waffen-SS liczącej 17 tysięcy ludzi. W momencie rozpoczęcia inwazji w Normandii zostało zaledwie 2,5 tysiąca ludzi. Z dwóch pułków grenadierów pancernych jeden zbiorczy i to bardzo słaby. Z pułk pancerny z 9 dywizji nie posiadał ani jednego czołgu, a zaledwie dwie kompanie spieszonych czołgistów. Artyleria. W resztowym stanie najsilniejsza jeszcze obrona przeciwlotnicza, czyli y, dywizją przeciwlotniczy. Nie ma żadnych dział pancernych. W, w pułku zbiorczym grenadierów pancernych znajdowało się cztery, około 40 transporterów opancerzonych, przygotowanych tak naprawdę do tego, żeby oddać je 10. Dywizji Pancernej SS Frunzberg, która stacjonowała na Wschód od grupy bojowej Hochenstaufen. Więc ta liczba sprzętu była relatywnie niewielka, ale dochodziło do tego kilka innych oddziałów, których nie brano pod uwagę. Na przykład XVI Batalion Szkolno-Zapasowy Grenadierów Pancernych SS, który odegrał kluczową rolę, tak naprawdę, bo stacjonował w miejscu, przez który Brytyjczycy musieli zmierzać w kierunku Arnem, tak? I to on w znacznym stopniu powstrzymał Brytyjczyków czy tą masę pierwszej brygady spadochronowej z pierwszej dywizji powietrzno-desantowej brytyjskiej w tym, że nie dotarła do Arnem. Czyli oddziały zapasowo, oddział zapasowo szkolny tak naprawdę, bez wyszkolonych kombatantów, tylko tych, którzy się dopiero szkolili do tego, żeby trafić do oddziałów bojowych. Kolejna rzecz, Pechem nierozpoznaniem przez Brytyjczyków było to, że w samym Arnem czy pod Arnem stacjonowało kilka dowództw, m.in. dowództwo Grupy Armii B w Osterbeck, który się przecież spadochroniarze bronili praktycznie do końca. Dowódcą Grupy Armii B, czyli tej nadrzędnego związku operacyjnego na tym, na tym ogromnym odcinku frontu zachodniego, obejmującym także Holandię, był feldmarszałek Walter Model. Wybitny dowódca, specjalista od obrony i od improwizacji, który umiejętnie zadziałał, zmobilizował siły, ściągnął w ciągu dwóch dni posiłki nie tylko z okolic, nie tylko z zaplecza grupy armii, ale na przykład to są fakty mało znane ściągnął w nocy z 18 na 19 września z Głogowa, mamy tutaj dolnośląski akcent, tak? Z Głogowa, 9 batalion zapasowy saperów, który też odegrał kluczową rolę. Ściągnął na lotnisko Delen, nieodległe od Arnem, które przyleciały, saperzy przylecieli z Głogowa samolotami i odegrali też kluczową rolę w położeniu blokady pomiędzy Osterbeck i Arnem. I zatrzymaniu, zatrzymaniu spadochroniarzy zmierzających w kierunku mostu mhm. drogowego na, na arenie. Panie doktorze, ale znów pozwolę sobie odwołać się do tego słynnego filmu Jeden most za daleko, bo w tym filmie jest jeden oficer, który od początku nie kryje swojego sceptycyzmu, ba wyraża go w dosyć zdecydowany sposób. No i myślę tu oczywiście o generale Sosabowskim. Rzeczywiście Sosabowski od początku miał, miał problem z tym planem. Tak, Sosabowski miał problem z tym planem. Przy czym Sosabowski, pozycja Sosabowskiego wśród Brytyjczyków była relatywnie niska. I nie wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że był z sojuszniczej armii polskiej, tak, sojuszniczych polskich sił zbrojnych, ale przede wszystkim z jego dość trudnego charakteru. Pamiętajmy, że brygada spadochronowa, samodzielna brygada spadochronowa generała Stanisława Soboskiego została oddana Brytyjczykom podległość operacyjną już w czerwcu 1944 roku. Brygada miała wziąć udział, początkowo nawet planowano w operacji powierzchni desantowej w momencie lądowania w Normandii. To się potem zostało zmienione, oczywiście, i dopiero miała wejść do działania w czasie operacji Market Garden. Jednak już od tego czasu, będąc w tej podległości brytyjskiej, Sosabowski dał się odczuć, dał odczuć Brytyjczykom po pierwsze swoją niechęć wobec nich i wobec podległości Brytyjczykom i do użycia na kontynencie. Z czego to wynikało? No nie tylko z trudnego charakteru generała, z którym się charakteryzował i z którego był znany też z okresu II Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim z tego, że brygada w zamierzeniu do czerwca 44 roku, no miała być użyta w powstaniu powszechnym w kraju, tak? I przekazanie jej do operacyjnego użycia przez sojuszników zachodnich no było nie w smak on, on szkolił to wojsko po to, żeby ono wsparło powstanie powszechne w kraju. Brytyjczycy wymogli jednak na, na polskim rządzie i na naczelnym wodzu żeby oddać brygadę, który, za którą zapłacili, za którą wyszkolili i którą no, poniekąd słusznie uważali, że ona się marnuje podczas gdy są potrzeby operacyjne na, na mhm. froncie. A więc ten trudny charakter i to te, 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 te ustawienie się od razu, na nie w wielu sytuacjach też było decydujące w tym jak postrzegano Sosabuskiego i jak słuchano jego głosu być może gdyby rozmawiał jak angielski gentleman umiejętnie z brytyjskimi oficerami a przede wszystkim dowódcą pierwszego korpusu dysantowego generałem Frederikiem Browningiem to być może jego głos byłby bardziej słyszalny i bardziej no, jednak słuchany turbo historia i tak dochodzimy do 17 września. Tego dnia nad Holandię nadlatują setki samolotów, setki szybowców, tysiące spadochroniarzy z dwóch amerykańskich dywizji, z dywizji brytyjskiej, skaczą w wyznaczonych rejonach. I od początku widać, że, że nie wszystko układa się tak, jak miało się ułożyć. Zarówno Brytyjczykom w większym stopniu, ale również spore problemy mają Amerykanie. Generalnie cała operacja była bardzo skomplikowana i trudna z racji terenu przede wszystkim topografia rządziła operacją Market Garden tak można byłoby założyć i to że Niemcy którzy mieli być rozbici i mieli być słabi okazali się jednak zdolni do improwizowanych działań na wysokim szczeblu które potrafiły skutecznie utrudniać działania i tak skomplikowane z powodu topografii oddziałom alianckim. Tak to chyba najlepiej można byłoby ująć. Przypomnijmy jeszcze, bo nie wiem czy to padło, że pierwotny plan zakładał, że 30. Korpus do Arnhem dojdzie w dwa dni. No nawet w trzy tak mm -hmm. naprawdę, bo w 48 godzin miał się, z, miał przekroczyć wal w Nijmehen. No tak, a to jeszcze jest Przeczyn... kawałek do przejścia. tak? No to nie jest no. daleko, bo to jest może nie skłam o 20 kilometrów bo że 20 km, może nawet nie całe. Przy czym pomiędzy Niemen a Arnem teren jest już skrajnie skomplikowany, tak? Bo to tam właśnie droga wiedzie po tej już wysokiej grobli z polderami po obu stronach, którą bardzo łatwo zablokować. Przytoczę tutaj to co na podali w monografii 9. dywizji pancernej SS Hochenstaufen i francuscy autorzy Charles Trank i Pierre Tique. Że jedno okopane działo sztug potrafiło zatrzymać dywizję pancerną gwardii idącą w szpicy natarcia 30 korpusu na kilka dni tak naprawdę. Ale to już jest... po tym, jak Brytyjczycy dotarli do do, do Amerykanów, tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Wcześniej niebywałe kłopoty, czy też nawet pech chyba można powiedzieć, spada na Brytyjczyków, ponieważ do mostu, ale to wskutek tego, o czym pan mówił, dochodzi zaledwie batalion. Do tego, jak się okazuje, nie za bardzo chcą działać radiostacje. Po trzecie, na krótki co prawda czas, ale znika gdzieś dowódca pierwszej dywizji powietrzno-desantowej. No tak, ale to w filmie mamy pokazane, tak? On tak. szukał rozproszonych Connelly, oddziałów. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, i został odcięty przez Niemców na terenie Arnym. No to kto oglądał film, to jest to dość wiernie akuratnie pokazane w tym. Co akurat też jakby nie zmienia e, strasznie możliwości brytyjskich, mm -hmm. ponieważ byli oficerowie i pamiętajmy, że wodziach powierzchni jakby odpowiedzialność za dowodzenie, e, umiejętność improwizowania są na wiele wyższym szczeblu. Niż w innych oddziałach wojsk lądowych, więc to nie zmieniło strasznie położenia brytyjskiego. Oni mieli zadania wyznaczone, poszczególne oddziały, pododdziały i zniknięcie dowódcy nie było aż tak kluczowe w tej sytuacji, szczególnie, że on się odnalazł po bodajże tam dwóch dniach. W tym samym czasie, kiedy trwają walki, Polacy czekają na lotnisku, ponieważ okazuje się, że pogoda niestety planowi Montgomery'ego też nie chce sprzyjać. To jest tak, że w momencie lądowania 17 września było bardzo, była bardzo dobra pogoda. Tu akurat się szczęście wojenne do aliantów uśmiechnęło, bo i 16, i 15, i 14 pogoda była fatalna. Był niski pułap chmur i padał deszcz, więc najprawdopodobniej gdyby ta, ta pogoda była kontynuowana 17, 18 września, czy też 19, bo kolejne rzuty wtedy też przylatywały, to najprawdopodobniej operacja by się w ogóle nie odbyła z powodu warunków atmosferycznych. Więc to szczęście wojenne, może szczęście z jednej strony wojenne, z drugiej nieszczęście, że w ogóle operacja się dzięki temu odbyła. Za to zaczęła się ona pogarszać właśnie koło 19, 18, 19 września ponownie. Przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich, skąd startowała Brygada Polska Spadochronowa. To oczywiście zmieniało też możliwość zrzutu w pierwotnie wyznaczonym miejscu. No i w tym samym czasie, wracając do 30. korpusu, który zaczyna przebijać się w stronę Amerykanów, też nie wszystko idzie tak jak zaplanowano. 30. korpus działał tak, jak mógł działać. Tak? No, Brytyjczycy tutaj no, nie mogli po prostu pójść szerokim frontem, bo nie było takiej, e, takiej możliwości. Więc e, no, gdyby, tak jak wracam do tego, co, co mówiłem wcześniej, gdyby e, przeprowadzono rozgrywkę na mapie, co by nie było trudne i prosty, tani sposób, by zweryfikowało możliwości dotarcia do mostów w wyznaczonych, założonych w odcinkach czasowych, to wtedy by wiedziano, że jest to po prostu praktycznie niemożliwe. I to nawet przy stosunkowo minimalnym wpływie, czy przeciwdziałaniu ze strony niemieckiej. Przeciwdziałanie ze strony niemieckiej za co zyskiwało poważną rolę już w momencie, kiedy 30. Korpus docierał do 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej generała Gawina pod Nijmechen i w okolicy Arnem, bo tam bardzo szybko Niemcy się zorientowali właśnie dzięki działaniom generała Modela, dzięki działaniom dowódcy II Korpusu Pancernego SS, Gruppenführera Wilhelma Bittricha w tym, że alianci zorganizowali ogromną operację powierzchniodesantową, i że chcą zająć mosty i wedrzeć się tak naprawdę do serca Rzeszy poprzez Holandię. I ich decyzje, ich rozkazy spowodowały, że te pobite wcześniej w Normandii, odtwarzające się oddziały dywizji Hohenstaufen i Frundsberg, ale także inne, mniejsze pododdziały, które zaczęto ściągać, mogły nawet w obrębie swoich niewielkich możliwości bojowych podjąć kroki, które skutecznie utrudnią alianckim oddziałom wykonanie tej operacji. Jednym z takich kroków było wysłanie na przykład najsilniejszego oddziału zmotoryzowanego, który pozostał z 9 Dywizji, Hohenstaufen, czyli 9 Rozpoznawczego Oddziału Pancernego w kierunku Nijmehen. Dowódca tego oddziału, Hauptsturmführer Viktor Grebner, jak Państwo pamiętają, film, to jeden most za daleko, to jest ten oficer, który potem przejeżdża przez most w tej kolumnie zmotoryzowanej, którą niszczą spadochroniarze podpułkownika Frosta. On pierwotnie przejechał na zachód w kierunku Niemechen Wkrótce dociera tam też batalion dywizji Frunzberg, który dowodził major Oiliś. I on zajmuje most na Walu i tak naprawdę broni go przez następne kilka dni przed aliantami. Grebner wraca do Arnhem. Mamy ten ruch po tej drodze, po tej grobli cały czas, czyli kluczową drogę w rękach niemieckich. Wykorzystanie tej drogi, wykorzystanie pozostałych jednostek zmotoryzowanych. Nie wysłanie do dywizji Frunzberg tych 40 transporterów opancerzonych, które w ciągu kilku godzin zostały naprawione, ściągnięto części zamienne, gąsienice, karabiny maszynowe, one zostały naprawione w większości i wzięły udział w walkach w Arnem i w okolicy Arnem z brytyjskimi spadochroniarzami. Wreszcie, ściągnięcie znajdującego się w pobliżu 280-280. brygady szturmice, czyli dział szturmowych która była główną do momentu przybycia czołgów, główną siłą pancerną w rejonie Arnhem. I wreszcie kluczowa sprawa, której wielu historyków alianckich nie zwraca uwagę, na którą właśnie zwrócili uwagę wspomniani przeze mnie autorzy francuscy Trang i Ticquet, czyli nie użycie Jabo, czyli tych myśliwców bombardujących, które terroryzowały od czasów, tak naprawdę, Bitwy Normandzkiej, niemieckie wojska lądowe do działań wymiatających w rejonie Arnem. Niemcy przez pierwsze kilka dni operacji skutecznie przesuwali swoje oddziały zmotoryzowane oddziały alarmowe pomiędzy Arnem a Niemwegen i z zaplecza frontu w kierunku Arnem. Nie ponosząc żadnych strat. Ale to tak. muszę o to spytać. Skąd brak y, alianckiego lotnictwa nad, nad Arnę? No, wydawałoby się, że to by było najbardziej y, oczywiste wsparcie i pomoc. Z jednej strony pogoda na pewno była decydująca, z drugiej strony osłanianie, użycie myśliwców głównie do osłony flot transportowców które miały zabezpieczać te, te transportowce przed stratami ze strony artylerii przeciwlotniczej. Ale kolejna rzecz istotna też jeszcze, na którą też się rzadko zwraca uwagę, to, że model tak naprawdę w drugim dniu, bo drugim albo trzecim dniu operacji Market Garden zdecydował się, miał na tyle możliwości, że ściągnął z głębi Rzeszy pierwszą dywizję myśliwską Luftwaffe, którą rozmieszczono na lotniskach holenderskich i wprowadzono myśliwce niemieckie do walki z, z jednej strony z nadlatującymi kolejnymi falami samolotów transportowych, zrzuca, czyli kolejne rzuty pierwszej dywizji powietrzno desantowej, czy też polska brygada spadochronowa, oraz do walki do wsparcia lądowego, także ze strony lotnictwa niemieckiego, wsparcia walk, walk na lądzie. To też miało decydujący wpływ na to, że po pierwsze pojawiło się lotnictwo niemieckie, lotnictwo alianckie nie mogło już tak działać jak w momencie pustki, uh -huh. którą pierwotnie, w której pierwotnie się znajdowała nad Arnem i w ogóle nad lądowiskami. Po czterech dniach, 21 września, właściwie można powiedzieć, że wiadomo już, że jest po wszystkim, bo pułkownik Frost decyduje o kapitulacji na tych resztek drugiego batalionu, które broniły mostu Warnem. W jakim celu w takim razie tego samego dnia, na zupełnie nowych zresztą zrzutowiskach, skaczą Polacy? Nie przerwano operacji, czyli operację kontynuowano. Uznano, że wylądowanie Polaków jest szansą na to, żeby dotrzeć, po pierwsze wesprzeć znaczną część dywizji pierwszej w rejonie Osterbek. My patrzymy na Osterbek jako na część Arnem, ale to było osobne miasteczko, które się praktycznie łączyło. Ale od mostu na Renie do Osterbek jest w linii prostej około pięciu kilometrów. Tam w rejonie Osterbeck większość pierwszej dywizji powietrzno-desantowej brytyjskiej broniło się przed Niemcami już po kapitulacji batalionów Frosta. Więc wsparcie Brytyjczyków z jednej strony, a z drugiej strony też. Nadzieja na to, że Niemcy są jednak mimo wszystko zaaferowani tym właśnie, że zwalczają pierwszą dywizję powietrzną desantową że walczą z Amerykanami pod Nijmechen i być może pojawi się szansa, że Polacy z kolei od południa złapią południowy kraniec mostu. Pamiętajmy, że brygada lądowała w Elst. Z Elst pod most w linii prostej, no jest, chyba, że na, na ten południowy kraniec mostu jest 3,5 kilometra marszu, głównie poprzez tereny wiejskie, trochę zarośnięte chaszczami, można było przesuwać się wzdłuż tego dolnego Renu, a więc miano nadzieję, że być może gdzieś w zamieszaniu Polacy. Postarają się uchwycić choćby nawet ten południowy, czyli, południowy kraniec mostu. Czyli cały czas liczono na to, że być może jednak ta operacja zakończy się sukcesem? Mimo wszystko? No tak, no, włożono w nią ogromne środki, poniesiono już ogromne straty, no i uznano, że nie wycofujemy się, tylko staramy się grać do. Samego końca, no a polska brygada spadochronowa, przez to, że nie lądowała wcześniej, nie lądowała tam, gdzie pierwotnie miała lądować, czyli tam, gdzie było zrzutowisko pierwszej dywizji powierzchni desantowej, tylko wylądowała pod Elst, no stała się takim, no przynajmniej w niemaniu, ostatnim game changerem, tak, brytyjskim, brytyjskim. Ale to jakby było po raz kolejny niebranie pod uwagę tego, Jakie warunki panują w okolicy Nijmegen i Arnem? Jak Niemcy tam funkcjonują i jak już okrzepli, szczególnie w te kilka dni, cztery dni po, po wylądowaniu pierwszych spadochroniarzy? Po prostu Niemcy byli już zbyt silni, a kolejne jednostki spływały pod Arnem. Żeby tak naprawdę dać się już w tym momencie zaskoczyć lądowaniu polskiej, polskiej brygady. No ale to o czym Pan mówi, te nadzieje Brytyjczyków związane z lądowaniem Polaków, być może tłumaczą to, co będzie się dziać już po zakończeniu tej operacji, bo z 25, właściwie w nocy z 25 na 26 wycofują się już te resztki Brytyjczyków, przekraczają Reno, słoniani zresztą przez Polaków, no i zaczyna się szukanie winnych niepowodzenia i bardzo szybko. Tym winnym okazuje się być Sosabowski. No tak, ale tu wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, tak? Sosabowski rozmawiał z Brytyjczykami w bardzo oschły sposób, nawet przed wylotem. Gdy wylądował i zobaczył, w jakich warunkach ląduje, jakie są jego zadania, jakie są jego możliwości, jak wygląda jego wsparcie. Przecież do pierwsze oddziały alianckie, które się znajdowały od niego kilkanaście kilometrów, tak naprawdę, no bo e, dywizja pancerna Gwardii przekroczyła, co prawda, wal, ale utknęła na trzy dni, e, zanim w ogóle dotarła pod, e, pod Elst. Potem weszła tam też 43. Dywizja Piechoty Welsh, która, która, która jako właśnie pierwsza dotarła pod, pod Elst, gdzie, gdzie, gdzie się broniło, gdzie było lądowisko 1. samodzielnej Brygady Spadochronowej Sobowskiego. Gdy zobaczył po prostu te bezsensowne straty, gdy starał się ewakuować Brytyjczyków z Osterbeck, wysyłając ponad 300 swoich ludzi na drugą stronę Dolnego Renu. Gdy zobaczył tą ewakuację, w której ewakuowano znaczną, sporą część Brytyjczyków, ale Polacy praktycznie zostali w całości po drugiej stronie Renu, no mówiąc krótko, czara goryczy się w nim przelała i wygłosił parę gorzkich słów brytyjskim oficerom, które się wyraźnie im nie spodobały. Na dodatek, w tak zwanej operacji Berlin. Czyli ten e, operacja, która się odbyła pomiędzy z nocy z 25 na 26 września, czyli ratowania resztek pierwszej dywizji Powietrzno-Desantowej, ewakuowania ich na drugą stronę dolnego renu z Osterbeck. Sosabowski został poddany pod dowództwo brygadiera, dowódcy brygady z 43 dywizji Piechoty Welsh, co było Poniżające też dla niego, ponieważ on był pełnym generałem, czy generałem brygady, ale generałem, a brygadier był stopniem niższym niż, niż, niż generał, co także jego ambicja, miał mnóstwo ambicji. Sosabowski ubodło do granic możliwości i ponownie uruchomiło. W nim no, tę gorycz, której nie ukrywał i którą mówił wprost, bez oficerom brytyjskim, nie patrząc kompletnie na szarże, na rangi. I co spowodowało jego początek, jego czarnej, czarnej legendy? Ta czarna legenda zaczęła się od raportu. Frederika Browninga, dowódcy I Korpusu Powietrzno-Zesantowego, ale możemy być pewni na 100%, że to nie wynikało tylko i wyłącznie z kontaktów Browninga z Sabowskim, które były trudne, ale to wynikało także, podejrzewam, z raportów, które spływały do Browninga od innych oficerów brytyjskich. I w tym raporcie Browning, raport złożony Montgomeremu, wprost zwalił brak sukcesu pod Arnem. Na postawę, słabą postawę, niebojową postawę pierwszej brygady, czy samodzielnej brygady spadochronowej generała Sabowskiego co było, można to wprost powiedzieć, kłamstwem. Ale można powiedzieć, że nawet wśród Brytyjczyków to kłamstwo no, miało krótkie nogi, no bo wystarczy znów spojrzeć na film o jeden most za daleko, żeby zobaczyć, że właściwie Sesabowski urasta tam do jednej z najbardziej pozytywnych postaci. Tak, przy czym y, pamiętajmy, że film o jeden most za daleko to są lata 70. Trochę to potrwało, e, tak. Trochę to potrwało, to jest, ale to też mówimy o pewnej o popkulturze, tak? Inaczej to szło y, jakby drogą formalną. Y, ja chciałbym tylko tutaj y, zwrócić uwagę na to, jakie konsekwencje spotkały z Sabowskiego. Browning złożył meldunek, o którym wspomniałem Montgomery. Montgomery wysłał ten meldunek już do sztabu imperialnego sztabu generalnego, do y, premiera brytyjskiego, i wprost Monty powtórzył to, co powiedział mu Browning: że Polacy nie chcieli walczyć i to tak naprawdę przez Polaków nie udało się doprowadzić operacji Market Garden do pełnego sukcesu, czyli do zdobycia tego, tego ostatniego, ostatniego mostu. Za to Zupełnie od początku bardzo fair zachowali się wobec Polaków brytyjscy spadochroniarze, którzy nigdy nie kolportowali tej fałszywej, obraźliwej plotki na temat y, brygady Sabowskiego, ale zawsze od początku podkreślali koleżeństwo, pomoc, y, umiejętności bojowe ofiarność w ewakuacji resztek dywizji powietrzno-desantowej. A więc Związek Żołnierzy Wojsk Spadochronowych już po II wojnie światowej był tym miejscem, gdzie zrehabilitowano Sosabowskiego i gdzie dano impuls do tego, żeby ta rehabilitacja poszła szerzej. Myślę, że film z o jeden most za daleko i to w jaki sposób pokazano w nim Sosabowskiego to był także efekt tego y, pozytywnego działania y, brytyjskich kół wojskowych, przede wszystkim wodzących się z wojsk powietrzno desantowych y, gdzie miano Sosabowskiego i Polski, polską brygadę spadochronową w bardzo dobrej pamięci. No i właśnie chciałem tym akcentem zakończyć, że jednak na koniec wszystko wróciło na właściwe tory i, i jednak sprawiedliwość zwyciężyła, bo gdy stawiano generałowi Sosabowskiemu pomnik, takie po piersie w Drill, no to ono zostało w dużej mierze ufundowane, czy też inicjatorami tego, tego pomnika byli między innymi właśnie brytyjscy weterani, a jeżeli dobrze pamiętam, to na odsłonięciu tego pomnika przemawiał nie kto inny, jak syn dowódcy pierwszej dywizji powietrzno-desantowej. Zgadza się, to jest mnóstwo symbolicznych gestów. To nie tylko ten pomnik, ale wiele innych. Tablic, upamiętnień, także Holendrzy tutaj dołożyli swoją cegiełkę. Myślę, że nikt obecnie nie pamięta już o tym, co napisał Browning, z tym, co napisał Montgomery. Choć formalnie, chociaż strona polska się nawet o to starała, ja byłem trochę w to zaangażowany, strona polska się starała uzyskać oficjalne przeprosiny od rządu brytyjskiego za te słowa obraźliwe Browninga i Montgomerego. Oczywiście nie udało się do tego, do tego doprowadzić, ale chociaż symbolicznie mamy tą satysfakcję, że został w przestrzeni publicznej, medialnej, ale też i w pamięci zbiorowej Sosabowski przywrócony, tak naprawdę do dobrej pamięci, do, do tego, żebyśmy go zapamiętali jako dobrego dowódcy i jego podwładnych, jego. Żołnierzy jako ofiarnych, bojowych, koleżeńskich żołnierzy wojsk powietrzno Doktor habilitowany Daniel Koleś, oddział IPN we Wrocławiu, Wojskowe Biuro Historyczne. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.